Rzeczniczka PiS Nowym Wiceministrem Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska Nowym Wiceministrem Rodziny i Polityki Społecznej Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska jest Nowym Wiceministrem Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw ekonomii społecznej, poinformował MRPiS. Minister będzie odpowiadała m.in., Zaprojektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych, przekazano. Anita Czerwieńska jest posłanką PIS od 2015 roku. W czerwcu 2019 roku została powołana na stanowisko rzecznika partii i klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zastępując Beatę Mazurek. Jest przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej do spraw konferencji o przyszłości Europy. Jest też członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Łączności z Polakami za granicą. Anita Czerwińska, Kim jest nowa wiceminister? Czerwińska urodziła się w Warszawie. Jest działaczką społeczną, politykiem, prawniczką. Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Przed rozpoczęciem kariery politycznej, Anita Czerwińska została zatrudniona w niezależnym wydawnictwie polskim Tomasza Sakiewicza, a w 2006 stanęła na czele Warszawskiego Klubu, Gazety Polskiej. Po katastrofie smoleńskiej brała aktywny udział w akcjach blokujących przeniesienie do jednego z kościołów Krzyża postawionego przed Pałacem Prezydenckim. Następnie zaangażowała się w organizację tzw. miesięcznic Smoleńskich, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego ruchu.